33 odcinek trójkolorowej połowy. Witam was dzisiaj. Szelu. Kosa. I Błażej. Jesteśmy świeżo, no, 2 godziny po meczu z Puszczą Niepołomice. Co tu można wielkiego powiedzieć o tym pasjonującym spotkaniu? No właśnie, to moglibyśmy przemilczeć 45 minut, bo po prostu... A nawet był taki pomysł, bo dzisiaj z Irasem rozmawiałem na sektorze numer 1 i z Mustafą i właśnie oni rzucili takim pomysłem, bo się pytali, czy nagrywamy od razu podcast i Iras powiedział, w sumie to mogłoby być 45 minut ciszy. I to tak porównywaliśmy do tego, jak weszło, zrobiło po tym blamarzu Polaków w ostatnim meczu z Japonią. Że tam to było widać, a naszej ciszy nie byłoby widać niestety. Albo ten, albo tak jak Probierz kazał kiedyś, Probierz to był stać, swoim zawodnikom stać przez cały trening, tak jak stali w meczu. I ten na ten trening polegał, że nie mogli się poruszać. To było na zasadzie tej zabawy Baba Jaga patrzy. To Probierz patrzył. To tutaj Baba Probierz patrzył. No to tak, można powiedzieć, że polecimy trochę borkiem, no ale fakty są takie, że 2 ostatnie remisy i 4 porażki, czyli 6 meczów, 2 punkty. Miejsce w tabeli przedostatnie i jeszcze mamy 11... Nie, przedostatnie. Przedostatnie, tak? Tak, bo Warta z Garbagnion miała remis między sobą, a mają tyle samo punktów, ile my. I... Więc dalej, jak odwrócisz tabelę, jesteśmy na drugim miejscu do awansu. No, no to nieźle. No i jesteśmy w połowie rundy, bo mamy 11 spotkań za sobą, a jest 21. Czyli jak mówiłem Szelowi w czasie transmisji radiowej, już z górki. No, to tak, też taka połowa tej oszukańczej rundy. No oszukańczej, tak? No ale w tym roku już ja bym bardziej powiedział, Błażej, że to jest 1/3 sezonu. No tak. A Kosa, wiem, że nie było tego w planie, ale tak czarny humor nam się włączył na meczu i ciebie też muszę o to zapytać. Powiedz, jakie twoje typy do Złotych Buków w tym roku? No a też się dzisiaj, nie dzisiaj, długo nie umiałem zasnąć w nocy i się zastanawiałem właśnie między innymi nad Złotymi Bukami, no i tak, no nie wiem, no tak mi się kojarzył za wiosnę na siłę Poczobut, trochę Pawełek za jesień, bo jednak coś tam wybronił, ale tego trzeciego zawodnika to nie umiałem za bardzo znaleźć. Czerwiński, Prokic. Nie no. Ewentualnie można, patrząc, że tak honorujemy tych, których nie ma, no to można Klemenza wytypować. Boże, zostawmy to jeszcze. To jest tak żenujące, że właśnie w obliczu tego, jak Gieksa gra teraz i w poprzednich sezonach, taka otoczka, która polega na tym, że tak, są strony internetowe, my nagrywamy te podcasty, są promocje biletów, kibice przychodzą, dopingują. Ta otoczka jest zupełnie niewspółmierna do tego, co się dzieje na boisku. Ja taką propozycję mam, żeby po prostu tych naszych piłkarzy zamknąć w jakiejś hali, tak żeby nie musieć ani ich opisywać, ani meczów organizować. Niech oni sobie tam kopią się po czołach w takiej zamkniętej hali i najlepiej, żeby nikt o tym nie wiedział. I to by było wtedy adekwatne. Bo to by tabelę robili. No to nie byłoby w ogóle tabeli, bo w ogóle by się rozgrywki zlikwidować, no bo to jest absurd, mówię, cała ta otoczka, to okej, okay, jak gra Barcelona czy w Ekstraklasie ktoś, no to można to fajnie opisywać i obudowywać, ale to opakowanie, to my naprawdę robimy z tego szamba, robimy perfumerię trochę, tak naprawdę. Przez jaja można porobić. No to właśnie to jest nasz ten ratunek, nie? No bo kurczę, przecież po tym, co dzisiaj zobaczyłem na tej Bukowej, no to jestem totalnie zniesmaczony, nie? Bo takiego szampa to już dawno nie widziałem. Już naprawdę w tych podcastach, kurczę, staram się gdzieś tam czasami ugryźć w język, ale to przecież takie gówno było, że to masakra. Już nie tylko brakowało pomysłu, tak jak w poprzednich meczach, ale dzisiaj brakowało też w ogóle walki. Oni po prostu tę grę mieli totalnie w dupie. Nie chciało im się angażować i ja rozumiem, Paszulewicz rozwalił tę drużynę. To mówiliśmy o tym, że drużyna, która... Czy ty mówiłeś? Kosa mówił, że zbudował ją, ale... No dobra, to ja mówiłem, no, że gdzieś tam ta drużyna, która się rozkręcała, została rozwalona i to jest okej, okay. Trener ponosi za to dużą odpowiedzialność, ale od piłkarzy możemy wymagać minimum zaangażowania, minimum chęci. A ja po prostu dzisiaj tego kompletnie nie widziałem. Ale poczekaj, bo powiedziałeś, że trener poniósł za to dużą odpowiedzialność. Tak?
Nie wiem, czy tak powiedziałem. No powiedziałeś tak. Właśnie jaka to była odpowiedzialność? Wiesz, to, że nie trenuję już Gieksy, no to... Tak, tak, ale mówię w sensie, że wiesz, jeszcze przez długi czas jakby ja oszczędzałem piłkarzy, no bo twierdziłem, że ten trener Paszulewicz taki im chaos w głowie zrobił, a poza tym pewnie go nawet nie lubili, że w jakiś sposób to rozumiałem. Ale mimo wszystko patrząc na to, co było dzisiaj, no to żenada totalna. Jeszcze oczywiście swoje dołożył trener Dziółka, który mnie po prostu... Pierniczył po tym meczu jeszcze bardziej, ale o tym będzie szansa jeszcze później powiedzieć. No ja o meczu to tylko tyle chciałem powiedzieć, że on dawno nie widziałem tak nijakiego meczu, takiego po prostu do oglądania ciężkiego, bo tam się niewiele działo i można powiedzieć, że to Puszcza lepiej grała, lepiej się na nią patrzyło, na jej grę i to mnie załamało, że ta Gieksa tak szybko po tych 11 spotkaniach jest taka nijaka, a mam w pamięci ciągle te obrazy w meczu z Tychami czy z Wigrami i naprawdę ciężko mi to zrozumieć, jak można było tak zagrać wtedy takie mecze, a jak można było zejść do takiego poziomu, który jest teraz. No, wydawałoby się, że to powinno być na odwrót, że taki mecz z Puszczą to było takie pod Beskidzie i potem trzeba było iść do góry, a tu jest zupełnie odwrotnie i jak tak myślałem o tym trenerze Dziółce, że dajmy mu te 3 mecze, tak po tym jednym widzę, że to myślę, nie tyle, że widzę, tylko myślę, że to niewiele zmieni i myślę, że jak najszybciej trzeba nowego trenera zatrudniać. Ja, jeśli chodzi o te dzisiejsze spotkanie, to mam przede wszystkim taki obkazek, no jest 1-1. My jesteśmy gospodarzami meczu, jesteśmy GKS Katowice, no i powinniśmy się starać to wygrać, a przecież myśmy gali na czas. Śpiączka, dopóki nie został pogoniony przez publiczność, która krzyczała wypierdalaj z tego boiska, to przecież sobie struchtał i udawał, że w ogóle nie on ma zejść z boiska. Tak, Puchacz symuluje jakąś kontuzję, zwija się z bólu, podbiega do niego Anon, pokazuje mu wstawaj, no i Puchacz wstaje bez niczego. Kompletnie tego nie rozumiem. Piesio, który był... Oczywiście jakieś było nieudane nasze podanie, Piesio tam walczył do ostatniego momentu przy rzucie z autu, no jakby nie walczył, to by rywale, czyli Puszcza Niepołomice, wznawiali z 20, nie wiem, 3 metra od swojej bramki z rzutu z autu. Na co Piesio wywalczył? No, że huknął piłkę i wyleciała za linię bramkową, no i bramkarz Puszczy ukradł, nie wiem, no z minutę przynajmniej, bo też jakoś ta Puszcza w sumie nie grała aż tak na czas w porównaniu do naszych zawodników. Ja tego właśnie nie umiałem kompletnie zrozumieć. Te 3 sytuacje naprawdę mi tak utkwiły w głowie, bo te ślamazarne schodzenie śpiączki, te symulowanie kontuzji przez Puchacza i to, co zrobił Piesio. No nie wiem, czy trener Dziółka, który tam na tym przeczytałem sobie wypowiedzi z tej konferencji i jest pytany o ofensywę, a mówi o defensywie i cały czas mówi o tej defensywie, to jestem ciekawy, czy myśmy, kurczę, nie wiem, może było takie założenie, że nie możemy stracić drugiej bramki i naprawdę galiśmy na czas. No, ale po co takie założenia, że nie możemy stracić bramki? Jak nie chcesz stracić bramki, to ją stracisz w końcu i tak to zwykle wygląda. No, w piłce chodzi o to, żeby strzelać te gole, a my się fiksujemy na tej defensywie, ale zanim jeszcze o tej defensywie, to o tym trenerze Dziółce. No, jeżeli on miał jakiś swój plan na ten mecz, no to tak naprawdę powielił to, co było za trenera Paszulewicza, bo w składzie jedna zmiana wymuszona Kamiński, z tego co się tam orientujemy, to 6 tygodni przerwy dla Mateusza. No i co, wszedł Lisowski? Nie, no, przerwy? 6 tygodni. 6 tygodni. Znaczy prawie cała rundę. Można powiedzieć, że tam poprawnie zagrał ten Lisowski, no ale co dalej? No, jest Woźniak, który znowu gra na skrzydle, a był sprowadzany jako napastnik. Jest Śpiączka jako napastnik, gdzie Śpiączka dołączył do drużyny najpóźniej. Zmiana wymuszona wchodzi na skrzydło Michalik, który był sprowadzany do środka pola. No, dodajmy do tego Puchacza, który na lewej obronie jest 5. lewym obrońcą w tym sezonie. No tak. I który, na 11 metrów. I który gra bardzo źle na tej obronie, a bardzo dobrze zagrał w Głogowie, gdzie został wprowadzony jako skrzydłowy. No i kurczę, czemu jak my to widzimy, że ktoś sobie dobrze radzi na skrzydle, to dajemy komuś obronę. No dobra, mogliśmy go stestować, no ale na tym już w ostatnim spotkaniu było widać, że nie za bardzo, jeśli chodzi o kwestie defensywne, ogarnia Puchacz. Tam coś ofensywie rzeczywiście próbuje, ale to może dajmy mu poszaleć na tym skrzydle. Nie wiem, jakieś takie
Dziwne te decyzje, tak samo jak ale... dziwne decyzja na przykład z zachowaniu tego środka, czyli poczobut Kurowski już drugi mecz z rzędu. To w ogóle się, nic się tu nie broni, no bo naprawdę ciągle przed sezonem, czy wcześniej jeszcze dyrektor Bartnik opowiadał bajki, że chcemy odmłodzić skład, chcemy postawić na ludzi z regionu i tak dalej, no i co? Ściągnął Andrzejczaka, Łyszcza, Zlatabisia, nawet takiego Rumina, no i gra Woźniak, Śpiączka, Błąd, Piesio. Zupełnie się to po prostu nie wydarzyło to, co myśmy chcieli. No na początku, gdy ta drużyna łapała jakiś rytm, to grał Łyszcza, Stabiś, Rumin i zaczynało to powoli funkcjonować. A jak zaczęli mieszać w składzie i stawiać na coraz starszych, tak się to powoli, powoli sypało. No i mam wrażenie, że to się może jeszcze gorzej posypać. No oni w dużej mierze ci młodzi byli architektami tego, że Gieksa grała tak dobrze w pierwszych meczach. Ale ja mam wrażenie, że nie wiem, tak w cudzysłowie trochę mówiąc, że chyba wyszli trenerzy z założenia, że za dobrze jest, więc trzeba tu właśnie ten kij w szprychy, o którym tam pisałem, wsadzić. I też takie przywiązanie, ja nie wiem, wielu trenerów, i to się niestety potwierdza u nas też, że oni po prostu są posrani, jak mają kilku młodych zawodników tworzyć. Oni mają to takie przeświadczenie, że jak wejdą doświadczeni zawodnicy, to będzie lepiej wyglądało. I tak rzeczywiście u nas jest, że ci niby doświadczeni zawodnicy wchodzą. I powiem wam a propos Śpiączki, po tym zachowaniu, które on dzisiaj zrobił przy tej zmianie, to ja już podejrzewam, że on po prostu będzie się opierdalał w Gieksie, nie? I że będzie takim też no, zawodnikiem, który jest tylko wyrachowany, a nie ambitny. Znaczy ja się na przykład mogę domyślać, że specjalnie chciał powoli schodzić, żeby sędzia dał mu tą żółtą kartę, którą ostatecznie udało mu się wywalczyć na ławce rezerwowych, bo dzięki temu pauzuje w meczu z Termaliką, a to całkiem możliwe, że jest taki zapis w umowie, bo mamy go wypożyczonego z Termaliki, ale na Boga, to przecież to idzie tą żółtą kartkę dostać po prostu zbiegając i wrzucając i wrzucając sędziemu, pchnąc kogoś, a nie kiedy my... Co jest ważniejsze, żeby pauza Śpiączki wypadła na Termalikę, czy żeby jednak wygrać dzisiejszy mecz? Tutaj mógł, wiesz, sfaulować, cokolwiek zrobić, żeby czy skutkę się wdać z arbitrem faktycznie, a on wybrał coś takiego... Znaczy to... nie wiem, tak strzelam, ale... że to mogło mu siedzieć w głowie, jeżeli to nie było to, no to już totalny absurd był ta jego kartka. No dokładnie, no to my go tu próbujemy wytłumaczyć, nie, tak naprawdę. No, ale zrobił coś, co jest niekorzystne dla drużyny, bo uciekł nam czas potrzebny do gonienia. Do gonienia, no, żeby ten mecz wygrać, no bo to Rami jest tutaj. To... Naprawdę źle, no tak się wydawało, że może jakiś efekt nowej miotły, choć każdy z nas wiedział, że to nie jest nowa miotła, no, ale mimo wszystko się spodziewał, że może trochę odważniej ten Dziółka na przykład wprowadzi więcej zawodników młodych, albo w ogóle cokolwiek spróbuje zmienić. A tak jeszcze ta konferencja taka, no zresztą przeczytajcie sobie tam na GieKS.pl, obejrzyjcie na oficjalnej stronie klubu. No przecież pytania są o ofensywę, trener mówi o defensywie, no nie wiem, naprawdę jesteśmy tak zafiksowani na tej defensywie, a mieliśmy chyba tylko jedno spotkanie, tak? Gdzie nie straciliśmy bramki. W Łodzi, tak? Nie, to dwa, bo zwigamy u siebie 2-0, no i w Łodzi 1-0 i tak... I tak nie było już chyba, bo 0-0 nie było, ale to wiesz, to jak już jesteśmy przy tym Dziółce na tej konferencji, to po prostu tak, on na przykład mówi, że zmiana w linii obrony, a zwłaszcza zmiana, jeżeli chodzi o stoperów, nie? Czyli to, że Kamińskiego musiał zastąpić Lisowski, wpływa na grę ofensywną. No przecież to jest totalna jakaś bzdura. My możemy mówić o tym, jeżeli to są stałe fragmenty i że tam Kamiński może by poszedł do rzutu rożnego, a na przykład Lisowski by nie poszedł. Ale jaki to ma wpływ, że Lisowski zastępuje Kamińskiego na naszą całą grę ofensywną? No przecież to jest, ja bym powiedział, że jedynie chyba zmiana bramkarza by była jeszcze dalej od tej gry ofensywnej. Tak, ale tam trener Dziółka to tłumaczył chyba pod tym kątem, że musieliśmy przez te dwa dni trenować te warianty obronne, żeby Lisowski nauczył się grać na stoperze, bo nigdy nie grał. No to wynika z wypowiedzi. Ale mogli równie dobrze trenować te ofensywne, żeby Lisowski przetrenował. Dokładnie, ale w tej wypowiedzi Dziółki i we wszystkich jego wypowiedziach to ja miałem wrażenie, że skoro zajmujemy się na treningach defensywą i staramy się ją udoskonalić, to jest to zawsze kosztem ofensywy. No dokładnie, nie? To też to tak. Takie zero-jedynkowe, nie? No tak, aby nie można było przećwiczyć. Nie wiem, albo 70% na defensywę, a
30% na ofensywę. Z jego wypowiedzi to wynika, że skoro chcemy wzmocnić defensywę, no to wtedy ofensywa na tym traci i tak dalej. A bzdura polega na tym, że on na przykład mówi, że wiedzieliśmy, że Puszcza wykonuje fantastycznie stałe fragmenty gry, analizowaliśmy i tak, ale dostaliśmy bramkę po takim stałym fragmencie. No to kij te analizy w ogóle są, nie? No tak, bo kij się w ogóle przyznawać, że się cokolwiek analizowało, gdy traci się na po prostu dzieci za bramkę. Nie mówiąc o tym, że jeszcze miałem też o to spytać, ale już się wstrzymałem na tej konferencji, że może oni po prostu za dużo analizują tych rywali i za dużo się na nich skupiają, a trzeba się skupić na tym, co my mamy grać. Ja bym się poważnie, że akurat te proporcje, że skupiasz się na rywalu, no to jest jak najbardziej dobrze. Tylko no rzeczywiście no głupie jest takie tłumaczenie, że coś robiłeś w defensywie, to już nie możesz zrobić czegoś w ofensywie. No to... Ale Kosa, ale z tą analizą to jest tak, że u nas zawsze trenerzy mówią, że analizowali, a ja nigdy nie miałem wrażenia, że z tych potencjalnych analiz coś wyszło. Na przykład na wiosnę załatwiliśmy tak poniekąd Raków Częstochowa, gdzie rzeczywiście dzięki można powiedzieć analizie takiej typowo taktycznej, no po prostu wyłączyliśmy ten Raków przez bardzo długi fragment. Zobacz, Raków na wiosnę, ten pierwszy mecz, świetnie przygotowany przez trenera Paszulewicza, wygraliśmy z małymi problemami, bo tam ta czerwona kartka i ten. I potem pół roku później mamy ten sam Raków z tym samym trenerem, tak samo grający Raków, tylko trochę z innymi, może lepszymi Raków ma zawodnikami i nagle trener Paszulewicz dwóch napastników odwala Manianę z ustawieniem składu, daje dwóch napastników, Woźniak gdzieś tam na skrzydle zmienia, lewego obrońcę. Ja wam jeszcze powiem tak mi przychodzi do głowy, bo zauważcie, no trener Dziółka mówi, że o tej defensywa. Paszulewicz mówi defensywa. Ale no niech spojrzą, że my dalej tracimy te bramki, to może czas się skupić w końcu na tej ofensywie i starać się strzelać ich po prostu Szczególnie, że i my, i wy wszyscy, którzy słuchacie tego podcastu, no nieraz to podkreślacie, że naprawdę ci zawodnicy mają potencjał ofensywny. Ale może rzeczywiście i nikt z nimi tego nie ćwiczy, bo non stop jest wałkowana defensywa, no to oni naprawdę czasem może nie wiedzą, co mają grać. Dokładnie, no nie wiedzą, co mają grać, no ale ja mówię też, patrząc na tego Paszulewicza i teraz na Dziółkę, to ja myślę, że ci zawodnicy mają po prostu jakiś totalny zamęt też w głowie i po prostu widzą chaotycznych trenerów i kompletnie się nie umieją w tym odnaleźć, bo powiem szczerze, ja na przykład nie potrafię się odnaleźć również po dzisiejszej konferencji. Tym bardziej, że tak Dziółka nie wprowadził jakoś w pierwszy meczu, nie wiem, jak tak mówiliście, że zmiany, że jakiś tam swój styl czy zmiana sposobu gry, tylko takie to jest naturalne, tak jakby, nie wiem, trener Paszulewicz na dwa mecze został wysłany na trybunę, to ten Dziółka poprowadzi ten zespół i mamy dalej. No tak, no ale słuchaj Boże, no Dziółka, kurczę, tak, na konferencji nie odpowiada na pytania, nie? Zapytany o coś odpowiada, że może nie odpowiem na pytanie, ale skupię się na meczu z Puszczą. I jeżeli chodzi o mecz z Puszczą, to Chrobry strzelił nam dwie bramki, a Odra Opole nie stworzyła sobie żadnej sytuacji. No tak, i to w ogóle nie jest prześmiewcze, tylko naprawdę sobie pójście te wideo i zobaczycie. A tak w ogóle Odra nie stworzyła sobie żadnej sytuacji, ale strzeliła nam dwa gole. W ogóle totalnie odleciał. Darek Leśnikowski pyta go o mecz z Pogonią, czy będzie próbował jakichś wariantów tam innych stosować w meczu właśnie tym Pucharu Polski, a Dziółka opowiada dalej o tej ofensywie i defensywie w ogóle nie w kontekście meczu no z Pogonią. No i tak, gdzieś też w kuluarach padło, że się kompletnie jakby można powiedzieć to, że nie wiemy tak naprawdę, kto będzie trenował. Inna sprawa, że może poniekąd te wypowiedzi trenera Dziółki są też spowodowane tym, że on też jest zagubiony w tej sytuacji, że nikt mu nie powiedział, że masz te trzy mecze, rób tak jak uważasz, zmieniaj co chcesz i pracuj na swoje nazwisko. Zobaczymy po tym jednym meczu, no to zbyt optymistycznych wniosków nie można wyciągnąć. Jakby powiedzieli, zobaczymy po trzech meczach, to też po tym meczu nie można wyciągać optymistycznych wniosków, bo nic nie idzie tak naprawdę w jakimś dobrym kierunku. No nie, no, ale, to ale wiesz, no jeżeli bym... Jestem ciekaw, czy właśnie ma tak na sztywno powiedziane, że trenujesz na przykład na pewno do końca września. No wydaje mi się, że nie, no bo skoro dzisiaj trener Dziółka po konferencji w rozmowach
z dziennikarzami mówi, że on nie jest pewny, czy będzie w środę prowadzić Gieksa, no to wydaje mi się, że nie ma tak powiedziane. No, powtarza słowa swojego wcześniejszego pryncypała. No ale to nawet jeżeli by faktycznie miał powiedziane, że jeden mecz tylko i zobaczymy, co będzie, no to ten, taki no to robię wszystko, nie zaryzykuje, żeby, no dokładnie, no to będzie to próbował nawet tych destrukcyjnych rozwiązań, ale znajomych. No, to takie coś tak jak drużyna, no, która prowadzi i się cofa i za chwilę dostanie bramkę, nie? No, a wydaje wam się, że jakikolwiek trener będzie się chciał na przykład podjąć tego, żeby już rozpocząć pracę, nie wiem, od poniedziałku? No Góralczyk dzisiaj wyszedł przed końcem 88 meczu. I sobie żartowaliśmy, no, myślę, że już zrezygnował. Myślę, że jakikolwiek trener by to nie był, to nie będzie na to patrzeć, od kiedy ma zacząć pracę. No. A słuchajcie, bo jeszcze... Skakuje na karuzelę. Jeszcze konkurs musimy rozstrzygnąć, bośmy nie o nim nie powiedzieli. No to za chwilkę, to pamiętaj, Błażej, bo jeszcze ta najbardziej kuriozalna rzecz z konferencji. Aha, no chciałbym tak. Chyba zapytać. Ale to co, musimy przeanalizować, no spokojnie. Co o tym sądzicie? Bo trener Dziółka zapytany o to, dlaczego... nawet nie zapytany, znowu nie zapytany o to, powiedział tak, mniej więcej, że wiem, że takie pytanie nie padło. Może dopuścimy, czy jest na oficjalnej już konferencja z pytaniami? Nie, no to zobaczmy, to sobie przejrzycie. No to mów. Że takie pytanie co prawda nie padło, ale wiem, że kibice czy tam inne osoby mają do nas pretensje o to, że nie robimy zmian. I dzisiaj nie mogliśmy tych zmian zrobić, dlatego... Bo w przerwie dwóch zawodników zgłosiło tych, którzy byli na boisku, że mają uraz. No i w związku z tym trener powiedział, że mają ograniczone pole manewru i musieli trochę tam czasu czekać, nie wiadomo na co. Czyli mamy dwóch zawodników kontuzjowanych, którzy powinni zostać zmienieni, a trener tłumaczy, że... Ale przypomnijmy, że jedna zmiana już była w trakcie meczu, tak, bo wszedł Wojciech. Tak. No i trener mówi, że nie zrobili zmian. Ciekawe jestem, czy na przykład to jednym z tych kontuzjowanych nie był Woźniak i takie czekanie może spowodowało poważniejszy uraz, bo tego się też nigdy nie dowiemy, nie dowiemy, którzy się, to byli zawodnicy. Nie wiem, w której minucie ten uraz był, chyba właśnie tak w koło 8 minuty, tak? Ten uraz Woźniaka, no, przy tam próbie strzału, a Woźniak zszedł w 23. Już po tej ósmej minucie on tam wszedł na boisko, było widać, że kuleje, było widać, że jest ciężko i tak dalej. Kwadrans jeszcze na boisku był i jest pytanie, czemu trener, nie robiąc tej zmiany, nie wyrządził krzywdy, bo uraz się pogłębił. Jak później po meczu powiedział, że on nie mógł się poruszać o własnych siłach. No tak, ale to też w sumie dziwne, bo trener zachowuje się trochę jak trener Piotr Piekarczyk, który sam sobie pytania zadaje, sam na nie odpowiada. No dokładnie, no tak można powiedzieć. On no Dziółka mówił o tym, o czym chciał, nie? Ale z tymi zmianami, no to jest... No jeszcze bym zrozumiał, gdyby to były na przykład, no bo nie wiemy oczywiście, którzy zawodnicy, no ale zrozumiałbym ten tok myślenia, gdyby to byli na przykład środkowi obrońcy, bo na ławce nie było tych środkowych obrońców, no i trener nie chciał ich zmienić, no tak, w przerwie. No ale załóżmy, że kontuzję miał, nie wiem, Śpiączka i Piesio. No tak. To po co ich trzymać na boisku? No to zmieniamy, jak są kontuzywani i tyle, nie? Czy jakiś, no tak, ale to jest ten taki kult tego, że trzeba trzymać jedną zmianę przynajmniej do końca meczu, bo nie wiadomo, co się stanie, a to, że ktoś kulawy biega po boisku, no właśnie, później przez 30 minut, to był biedy, nie? Tak, no właśnie. Bo kurczę, kontuzje są... No ogólnie, no co można powiedzieć, no ta konferencja jest kompromitująca, te wypowiedzi, i z drugiej strony to też... Nie za to będziemy oceniać trenera Dziółkę, jeśli w ogóle go będziemy oceniać, bo całkiem możliwe, że już nie będzie trenerem, jak już słuchacie naszego podcastu, czyli te tradycyjne hasło. Też nie mamy sensu się po nim jakoś specjalnie przejeżdżać, no tylko kurczę, no każdy się spodziewał, no że nie wiem, że spróbuje wykorzystać tą, no przecież ogromną szansę, która się przed nim pojawiła. Jak jeszcze dostał takie też hasło od dyrektora Bartnika, no i pojawiły się kuluarowe informacje, że może do końca roku trener Dziółka nawet być trenerem. No ale nie zrobił dzisiaj nic, co by miało świadczyć, że w klubie mogą powiedzieć, warto dać trenerowi czas. Nie zrobił nic innego niż Paszulewicz. Tu oczekiwaliśmy, ja powiem tak, bo czytałem te opinie na forum, w których kibice mówili, że Dziółka powinien. Nie wiem w ogóle skąd to było, bo to chyba tylko taki optymizm wrodzony decydował o tym. Ale z jednej strony, no
kurczę, sobie myślę, no przecież Dziółka był asystentem Paszulewicza, więc w jakiś sposób współpracowali. Ja nie wierzę w coś takiego, że jak asystent zostaje po zwolnieniu pierwszego trenera, to on tu nagle coś zmienia o 180 stopni, ma zupełnie nową wizję i tak dalej. No chyba wiesz, chyba że byłyby, że były tam jakieś wewnętrzne tarcia, inne wizje, no ale nie widzieliśmy dzisiaj innej wizji, czyli wynika, że raczej jest kontynuatorem tej defensywnej taktyki, która no, jest nieskuteczna, jest bardzo nieskuteczna. Defensywnej taktyki, która skutkuje tym, że tracimy w każdym meczu bramki. No, dokładnie. No, ale musimy się na niej skupić, żeby nie tracić, żeby, bo dawno nie, tego nie było. Żeby no. nie tracić więcej. No, ale, no, tak, ale o ataku pomyślimy, jak nie stracimy w jakimś meczu bramki. Ale to się robi takie błędne koło, jak pies goniący swój ogon, gdzie po prostu tracimy bramki, skupmy się na defensywie, im się bardziej skupiamy, tym bardziej tracimy te bramki. No, tak, i to jest samo nakręcające. Tym bardziej ciężko ich nie tracić, skoro gra 5 lewych obrońców, 4 chyba już stoperów też zdążyło zagrać, bo Kamiński, Lisowski, Remis i Wawrzyniak. Tak. Midzierskiego jeszcze. Midzierski, no to też już mamy 5 i prawych obrońców, no to 2, tak? Bo Lisowski i Franczak. No to ciężko tych bramek nie tracić, no to... Napastnicy też się rotują. No dokładnie. No właśnie może problemem jest, że obecnie nie rotują, no bo tak ten Śpiączka wszedł i raczej dostał do już trzeci mecz. Trzeci mecz i jedyne co to karnego zrobił. No tak, no Śpiączka... I wolno schodził. Tak. Z tego na razie go zapamiętamy. No ale Śpiączka w tym meczu na przykład z Odrą Opolem to po prostu fatalnie grał. On się miotał zupełnie bez pomysłu. No ale jak, powiedz mi, gdzie on miał ten pomysł znaleźć, jak pracowali nad defensywą? No właśnie, no. I słuchajcie, no kurczę, wielka podnieta, że do nas Śpiączka przychodzi. No a tak naprawdę ja po raz kolejny powtórzę, przychodzi do nas nie bez powodu. Bo do Gieksy przychodzą zawodnicy nie bez powodu. A przychodzą z takiego powodu, że po prostu się nie sprawdzają w innych klubach. Myślałem, że teraz zaśpiewasz nie bez powodu, nie bez przyczyny. Nie no, coś w tym jest, szczególnie no jeśli, ale wiesz, ja na przykład sądziłem, że u Śpiączki to jest chęć rozwoju, tak, bo zamienił 18 zespół pierwszy ligi na zespół 17 i ja uważam, że to świadczy o jego ambicji. No, ale to jest fakt, że o faktach się nie dyskutuje. Ale Kosa, ale za tydzień to może już być odwrotnie niestety. A za tydzień równie dobrze możemy sobie zrobić 3 punkty przewagi nad ostatnim Termaliką. A jeszcze się okaże, że Śpiączka regulaminu nie doczytał i będzie za Puchar Polski pauzować. Nie no, w Pucharze Polski, no, wiadomo, no, ale chyba swoje. Wystąpić mogą wszyscy, tak? W tym ostatnim nikt tam nie dostał jakiejś czerwonej kartki. No, tym 3 lata no, temu ostatni. Nie no, rok temu graliśmy z Siarką. Dobrze. To ci, co tam dostali, to już ich nie w klubie nie ma. No tak. A to mówcie, ja sobie z ciekawości to sprawdzę, bo... Nie no, nikt tam nie miał kartek, no. Ale w Pucharze no pauzowałby, nie? Tylko... Znaczy, no, dobra, za ligę nie to, pucharze, to jakie są wasze typy? Czy no, mecz z Pogonią będzie prowadzić już inny trener? Nie wydaje mi się. A mi się wydaje, że tak będzie. A mi, że nie. Ja twierdzę, że najwcześniej nowy trener będzie po meczu z Termaliką. Ja tak uważam. A ja uważam, że najwcześniej nowy trener będzie w poniedziałek o 10. Najwcześniej czy najpóźniej? No i tak i tak. Znaczy do 10 w poniedziałek nowy trener. Dobra, to Boże, kto będzie tym trenerem? Typy mam 2 dalej. Myślę, że wygra ta opcja po taniości, czyli Góralczyk. Ale tak jak mówiłem, no gdzieś tam chciałbym Bartoszka, bo... No to myślisz, że to jest po taniości, żeby... że myślisz, że Góralczyk jest tańszy od Bartoszka? No myślę, że tak. Że łatwiej ewentualnie potem z nim rozwiązać kontrakt. A dzisiaj na sektorze jeden usłyszałem... sam to wymyślił. Taki pomysł, że chyba najwyższy czas zatrudnić Góralczyka i niech jeszcze Dziółka prowadzi, a nie Góralczyk się zajmie drużyną kobiet, której zostały jeszcze 4 mecze. No bo wiadomo, że trener Góralczyk był trenerem reprezentacji kobiet. Zostały im 4 spotkania do końca rundy i niech on się na tym skupi, bo tam też sytuacja no nie wygląda może tragicznie, bo jesteśmy w tej pierwszej szóstce, ale punktowo no jest bardzo mizernie. A niech później po prostu przyjdzie do drużyny piłkarskiej, a następnie na play-offy w hokeju.
No ale widzisz, tak, tak dalej ten góralczyk, no to gdyby mu nie poszło z piłkarzami, no to można go przesunąć do trenowania kobiet i to będzie dalej na kontrakcie. To byłoby przesuwanie, które stosował prezes Wojciech Cygan. Będzie który, dalej na kontrakcie który, w klubie, ale... Który piłkarzy zawsze się starał przesuwać, tak chyba Adrian Napierała był no. wiecznie przesuwany. A to tak. trener młodzieży, a to trener rezerw. Rezerwy zlikwidowany, to trener młodzieży i tak dalej. Jacek Gurczyca też tam gdzieś chyba krążył trochę, nie? Tak, ale Jacek Gurczyca chyba teraz już nie jest... Kierownik, trener. Nie wiem, czy jest. Chyba nie Gorczyca? Nie wiem, nie wiem. Dzisiaj na VIP-ach Kamil Holerzyński. Gdybyście chcieli. Sprawdziłem sobie tę siarkę z Gieksa. No i co? Trzech zawodników wtedy z 14, którzy grali w tym spotkaniu, zostało w klubie naszym. Franczak, Kamiński i Słonka. No to jeden może zagra z Pogonią. Franczak dostał żółtą kartkę, ale to była to jedna. Sprawdź, czy to nie jest czwarta. Czwarta w pucharze na przestrzeni lat. Sezonie, nie? Przechodzą tylko czerwone. Czerwone. W pucharze. No chyba, żeby miał te dwie żółte, nie? To nie, chyba nie. No chyba tak, bo Czerwiński kiedyś pauzował. Ale w Pucharze Polski to może za dwie żółte się pauzuje. No. Tak? No. No i tak, to rzadko nas kiedyś dotyczyło, nie? To... No i raz jak nas to dotyczyło, to żeśmy o tym nie wiedzieli i żeśmy się dziwili, czemu nie grają. W Radomiu, tak? Tak? No tak, tak. No, Goncerz tam chyba nie grał, nie? Czerwiński. Tak, przyjechali z prezesem Wojciechem Cyganem wtedy. Tak, no, prezes Cygan też teraz był na meczu. Z Puszczą. Obserwował. Podglądał. Puszczą. Rywali do awansu. Nie, bo chyba i z Puszczą grali. Grali. Grali z Raków z Puszczą. No. Nawet nie pytam o wynik, bo się nie chcę wkurzać. 3-0 było dla Rakowa. To był pierwszy mecz. Na... Aha, rzeczywiście. Taki dość mocny. Chyba pierwszy mecz sezonu. No, no ale dobra, no Puszcza to, że była do ogrania, okej, okay, wygrali w Głogowie, nie? No ale no. kolejkę wcześniej przegrali u siebie z UKS-em. Może ale, UKS trochę się rozpędza, ale no ale, to, ale ogólnie to nie jest aż taki słaby zespół, to było zresztą widać w tamtym sezonie, szczególnie też w Rudzie Jesieni, gdy dość szybko dobrze punktowali i na wiosnę już mogli odpuszczać. Ta Puszcza to jest niezły zespół, taki ułożony z niczego. Gdzie oni starają się maksymalnie wykorzystać to, co mają w meczu. Czyli mają super opracowane te stałe fragmenty gry, bo mogli strzelić bramkę po aucie, tak strzelili. Mogli strzelić po wolnym, który rozegrali, gdzie gościu z przewrotki strzelał na leżąco. A to w ogóle ta sytuacja wtedy, jak on tak uderzał, to wyglądała jakby to byli obrońcy, bo przecież tam nie było nikogo od nas, a tych dwóch zawodników stało centralnie tam, gdzie powinni stać nasi stoperzy. No dokładnie. I mieli może nie niezłe, ale tam ze dwa takie rzuty różne, gdzie też próbowali zaskoczyć. No i... A mi się przede wszystkim podobało, jak Puszcza nie bała kilku zawodników, nie wszyscy, ale nie bali się gry jeden na jeden, no i mijali naszych zawodników. No i o to chodzi, a my... Kurczę, jakbyśmy mieli dostęp do jakichś statystyk, to myślę, że dzisiaj pojedynki jeden na jeden to może nawet przekaliśmy wszystko. Ale o to w tej lidze chodzi, a ci co mogą wygrywać takie pojedynki, Tabiś, Łyszczarz to siedzą na ławie i gra potem Piesio, gra Błąd, który potem przy takich sytuacjach podają po prostu do tyłu i próbują coś innego zrobić. A zauważcie też jak, nie wiem czemu akurat taka była taktyka, no może ma to jakieś uzasadnienie, ale przy tych rzutach okrożnych, które biła Puszcza Niepołomice, my na przykład nie zostawialiśmy Adriana Błąda na środku boiska, który z automatu by związał dwóch zawodników Puszczy, tylko broniliśmy się praktycznie albo w polu karnym, albo zaraz w tym narożniku i powodowaliśmy to, że ci wszyscy obrońcy byli 35 metrów od naszej bramki, a później była ogromna przepaść. A przecież wystarczyłoby, żeby jeden niski Adrian Błąd poszedł na środek boiska i już za nim by poszło dwóch obrońców. Ja tylko kompletnie nie umiałem zrozumieć. No przecież, a jeszcze się później okazuje, że ćwiczyliśmy te warianty. Ale Kosa, to nikt tego nie rozumie i to już nie jest od trenera Paszulewicza, tylko się to ciągnie od wielu lat. Latami, że taka sytuacja ma miejsce. To mówiliśmy, że jedynie Moskal tam próbował przez chwilę, ale... Ale to, że od tylu lat zawsze tak dziwnie bronimy, no tak, że to można. Że wszyscy. Tak? Nikt z przodu nie zostaje. A to nie wiem, to jeszcze, że nie zwróciłem uwagi tak w innych spotkaniach, że nikt nie zostaje na środku. Przecież to robiła właśnie Puszcza. Jak my mieliśmy rzut rożny, to oni zostawiali jednego zawodnika i już od nas zostawał i Remisz, i Lisowski. Ale niektóre drużyny to nawet ci dwóch zostawią. Albo trzech nawet. I tam już musi wrócić na przykład trzech czy czterech przeciwników, nie? No tak. A my powodujemy to, że praktycznie cała Puszcza może sobie... I może to jest, kurczę, klucz do utraty bramek na przykład, nie?
Bo jakby było tych dwóch mniej zawodników rywala w polu karnym naszym, to może byśmy nie tracili, nie? Ale my zapraszamy ich do swojej pole karne. Chodźcie nam, tu kurde strzelcie. A wiadomo, prankę. Że łatwiej jest strzelić niekiedy, gdy masz więcej osób, bo tu się odbije, tam się odbije, chcesz wybić piłkę i nagle trafisz w plecy kogoś, bo ci nagle wyrośnie. Tak jak sytuacja z doliczonego czasu gry w tym meczu, nie? Kiedy Puszcza miała też jakąś tam sytuację i też odbijała się tam piłka. Spieprzył tam Puchacz, no wiesz. Nie wiem, czy widzieliście, jak pod koniec tej pierwszej połowy, jak pod koniec pierwszej połowy Puszcza tam miała wykonywać jakiś właśnie rzut chyba wolny, sędzia już gwiznął, koniec. No, rożny to był. Tak, i ta piłka tam wróciła, sędzia gwiznął, koniec spotkania i tam jeden zawodnik z Puszczy uderzył i piłka wpadła do naszej bramki, jak schodzili zawodnicy na przerwę. Wszyscy zawodnicy schodzą już rządkiem na przerwę. Ta piłka wpada do bramki i nagle jeden z nich, który wie, że już schodzi, bo schodzi razem z wszystkimi, podnosi ręce i do sędziego pokazuje. No przecież to było tak... To naprawdę było absurdalne i nie wiem, ale chyba się zaraz reflektował, bo te ręce opuścił. Ale powiedz, nie wiem, to był taki jakiś automatyzm, że piłka w siatce i próbował udowodnić, że to jeszcze było, nie wiem, przed gwizdkiem. No jakiś absurd totalny. No fajnie, jeśli by to... Zostało pokazane w skrócie, ale... To już mamy do siebie dwie prośby, żeby umieścił, bo tam była taka sytuacja właśnie tuż przed tym, jak Woźniak kontuzję odniósł. To niestety jest głosowe nagranie, więc nie zobaczycie tego, a może ktoś pamięta. Ciężko to w ogóle nie, czy ty wytłumaczyć. To, bo ty byłeś gdzie? Na jedynce, tak? Tak. No to mogłeś tego tak dobrze nie widzieć, bo to było z drugiej strony, że był aut dla Puszczy, a Woźniak stał za jakimś tam przeciwnikiem z Puszczy i zaczął tańczyć śmiesznie. I to kurczę, mówię, no fajnie było, jakby Seba to w skrócie umieścił, bo to naprawdę było kuriozalne. No to także tak, dwie prośby. No. Wypowiedzieliśmy się na temat tego meczu. Jedynie, nie wiem, jakbym miał poszukać jakiegokolwiek plusa dzisiejszego, zastanawiam się, czy nie plusów, dzisiejszego spotkania, to dla mnie było to, że naprawdę bardzo momentami, ale dosłownie momentami, ładny, wysoki pressing robiliśmy i się gubiła wtedy Puszcza, ale czemu nie mogliśmy tego robić przez całe spotkanie? Było tak kilka razy, że oni próbowali wymieniać obrońcy z bramkarzem piłkę i nasi zawodnicy naciskali i zazwyczaj wtedy odzyskiwaliśmy tą piłkę, ale dla, nie wiem, czy to brakło sił, czy po prostu później przeszliśmy na wariant defensywny niskiego pressingu. Stwierdzili zawodnicy, że kurczę, tu nie realizujemy założeń taktycznych, robiąc wysoki pressing. Nie? Ja, ale zresztą chyba sami widzieliście, że były takie momenty, że ten skaczący tam śpiączka, prawie kilka razy ta piłka w niego trafiła. Bo to zwłaszcza było w pierwszej połowie nawet. Początek tak naprawdę meczu i początek drugiej połowy, ja to tak pamiętam, ale jakby to zsumować, to może by było z 5 minut. No tak, no, ale to mówię, że szukałem już tak, na wyrost. Bardzo, bardzo. No ja, tak jak mówiłem, dla mnie największym plusem tego meczu jest to, że on się już odbył. No tak, ale największym minusem jest to, że są następne. No ale przynajmniej, wiesz, tam za tydzień no, to teraz może coś o Pucharze Polski. Jak stwierdziliśmy, to będzie piąty mecz od tych 12 lat z drużyną z Ekstraklasy, tak? Bo w Pucharze Polski graliśmy z Górnikiem Zabrze, z Krakowią, Podbeskidziem i z Zawiszą. Tak. I ten mecz z Zawiszą i z Podbeskidziem był w jednym sezonie, czy nie? Z Krakowem. Tak, bo najpierw pokonaliśmy Podbeskidzie. Wyeliminowaliśmy Podbeskidzie i później Zawisza. Tak, i niestety przegraliśmy z Zawiszą. I w sumie to będzie piąte spotkanie, odbyły się już cztery, tak? Te z drużynami z Ekstraklasy. No skoro będzie to piąte, to i przegraliśmy, i wygraliśmy tylko jedno spotkanie i jeszcze po dogrywce. Z tym Podbeskidziem po dogrywce, z Górnikiem po dogrywce przegraliśmy, z Zawiszą przegraliśmy 0-1 po golu Petiego z 40 metrów, no i z Krakowią 1-3. No i to tak patrząc pod tym kątem, a ogólnie patrząc pod kątem naszych występów w Pucharze Polski, to kompletnie nie można być optymistą. No, jeszcze patrząc na to, że Pogoń Szczecin wygrała z liderem Wisłą Kraków. Ale patrząc jeszcze... Z drugiej strony może to być całkiem inny mecz. Patrząc na nie zdziwię się, jak Gieksa ten mecz wygrał. Patrząc na historię i ilość tych meczów, to jest już sama w sobie kompromitująca statystyka, bo jeżeli w tym samym czasie jeszcze z jakimi drużynami my z tej Ekstraklasy graliśmy? No nie przyjechał żaden mocarz do nas, prawda? Natomiast jeżeli w tym samym czasie Rozwój dwa razy na przykład z Legią... To taka Kuga chyba wtedy nie była taka słaba. No ale słuchaj, Rozwój grał dwa razy z Legią w tym czasie.
Nie? No tak, a Chojniczanka to ma chyba abonament na Legię. Z Legią to chyba kurde z 5 razy, nie? Tak, Bytowie, w tym raz Bytowie z Legią. A Bytowia miała dwumecz. I no dokładnie, Chojniczanka zresztą też miała dwumecz. No i to tak po prostu ta Ekstraklasa nie tylko w lidze nam się nie chce na Bukowej za bardzo przytrafić, ale też w Pucharze Polski. A ten Puchar Polski to jest ogólnie bardzo ciekawy w tym sezonie, bo jeśli przejdziemy rywala, no to będzie znowu losowanie. Nie ma tej drabinki, czyli nie wiemy, że na przykład... Zaś się musimy spotkać i losować. No będzie losowanie znowu u nas. No, ale czyli nie trafimy znowu na jakiś pcim dolny, że na przykład nie ma tak... Bywało już czasem tak, że była ta drabinka i tak naprawdę nie było żadnej motywacji, żeby przejść rywala, bo ten kolejny to był taki albo nieatrakcyjny, albo taki... Nie wiem, no tak jakbyśmy teraz mieli trafić znowu na przykład na Podbeskidzie. To średnie. Albo Pogoń Siedlce. Albo Pogoń, no dokładnie, albo Pogoń, Chobry Głogów. Ale... Wisłę mogliśmy trafić raz i gdzieś tam chyba raz była Legia z Górnikiem, była jakby w drugiej parze, coś takiego, nie? Ale to chyba ale to były po dwóch wygranych, mi się wydaje. No, ale z Wisłą mogliśmy w następnej rundzie grać i kuźwa Wisła zamiast do Katowic pojechała do Lubonia. No. A Luboń, bo to mówimy o tych jak odpadaliśmy, nie? Odpadaliśmy z drugoligowcami, a Luboń to był trzecioligowiec jeszcze. No to też się zdarzało przecież, tak samo chyba było z Dzieszowicami, to chyba wtedy... Ale to wszystkie to były druga liga. A nie trzecia? Nie. Z Dzieszowice były? Nie, nie. Aha, czyli jeden raz tylko odpadliśmy, bo jeden raz galiśmy tak tylko z rywalem z trzeciej ligi. Nie, bo galiśmy jeszcze z Pogonią Oleśnica, którą ogaliśmy. No tak, ale to wygraliśmy, tak. No tak, czyli zdarzały nam się wygrywać z trzecioligowcami. A nawet zdarzało nam się z Pogonią wygrać. No Jezu, nawet z Okręgówką żeśmy wygrali, czy no, czy klasą A z Podlesianką. Ale za to przegraliśmy z drużyną z klasy B, nie wiem czy pamiętacie. Z AKS-em dwa Mikołów? Tak. To była drużyna B klasowa. Tak, ale to było jeszcze w czwartej lidze. No, a to może nie cofajmy się o 14 lat, tylko 12 wstecz. Proszę się trzymać jakieś chronologii. Ale właśnie, a propos, skoro mówisz o tym, ja tak sobie myślę, bo dzisiaj jak szedłem i Grzesia Górskiego zobaczyłem, to sobie tak pomyślałem właśnie o tym czasie czwartoligowym. Przecież jakby kurczę wystawić te drużyny z czwartej ligi, to kto wie, czy ona by lepiej w niektórych meczach nie grała. No, ja nie jestem by... przekonany. Zauważ, że później ta trzecia liga, która była i tak słaba, bo była podzielona na cztery grupy, mega nas zweryfikowała negatywnie. No tak, no ale awansowali. Po barażach. Po barażach, których nie było. Był Hubert Jaromin. A byliśmy wtedy w takiej formie, że mogliśmy nie przejść tych barażów. Ja bym takiego Huberta Jaromina to dzisiaj widział. O, no tak, byliśmy w takiej, jakbyśmy grali z tym Krzyostrowiec. Rzeczywiście. W Głogowie ta radość, tak, że trafiamy do barażu, a wtedy jeszcze nie było chyba wiadomo. Nie było wiadomo, to się dopiero nawet nie było wiadomo z kim? Lechią Zielona Góra. Bo miało być losowanie, nie? Losowanie było dopiero po lidze. Tak, tak. No, tak więc, jak tam z czasem mamy? Czas mamy 41 minut, nie wiem, bo że były ten tam konkurs musimy rozstrzygnąć. Dalej nie rozstrzygnęliśmy. Był jakiś na frekwencję pytanie? Konkurs był, nie? Aha. Wtedy. To prosimy o zgłoszenie się Marcina C., który był najbliżej. Na maila geksainfomaupa.gmail.com. 1730 osób, tak, czyli 130 oficjalne. Osób więcej niż było na meczu. Taka oficjalna była frekwencja. No i co, jakiś nowy konkurs tak na szybko? No to co, wynik? Z Pogonią Szczecin. Wynik, bo w sumie jesteśmy ciekawi, czy będzie panować pesymizm, czy optymizm. Wyniki pierwszego strzelca dla Gieksy. No, jak typujecie, że do zera przegamy, no to wtedy już rzeczywiście bez strzelca. To wtedy pierwszego strzelca. Aha, i typujemy tylko 90 minut, czyli jak myślicie, że wygamy na przykład po dogrywce, no to dajcie na przykład 1-1. No, ale możecie tam, jak typujecie remis, to dodać, jak to się dalej potoczy, tak nieoficjalnie. No dobrze, ale to tylko i wyłącznie nieoficjalnie. To nie będzie. A jak sądzicie, jeśli przejdziemy tą Pogoń, to wtedy losowanie sprawi nam kolejną taką... No bo uznajmy, że Pogoń Szczecin jest dość atrakcyjnym rywalem. Tak. Z Ekstraklasy. Czy dostaniemy, tak, tak. Czy dostaniemy kogoś takiego, co stwierdzimy, kurde, no jak już przeszliśmy, to dostajemy coś takiego, to mogliśmy nie przechodzić. Chrobrego głowa. Ja zawsze mam przeczucia, że my dostaniemy kogoś, gdzie będzie na jakimś wypizdowie i daleko. No Jezu, gdzieś tam nad morzem, nie? W listopadzie. Coś takiego. Przy minus 10 stopni. Nie, oby nie. Nie, no trudno powiedzieć. Suwałki. A poza tym myślicie, że no, abstrahując do tego, kto będzie trenerem, będziemy odpuszczać ten Puchar Polski pod takim kątem, że zagrają, nie wiem, Bart na przykład, nie wiem. Załóżmy, że nawet Pawełek nie zagra, tylko zagra Baran, zagra... Nie, moim zdaniem nie. Myślę, że to będzie na takiej zasadzie, że przykładowo usiądzie Błąd, a wejdzie Dabiś i usiądzie Piesio, a wejdzie Łyszczarz, nie? A nie takie, że tam na przykład w bramce Frankowski, na lewej nagle Kupec.
Może ktoś zagra w środku, żeby tak jeszcze też sobie przetrenował ktoś granie w środku, skoro Wawrzyniak i Kamiński. Ja uważam, że by ogromny błąd został popełniony w klubie, gdyby na to pozwolili. Jeśli od 6 spotkań nie wygraliśmy, w tym 4 razy z rzędu przegraliśmy, to jeśli naprawdę będzie widać po tym składzie i później po wyniku, no, że ten mecz został odpuszczony w takim sensie, że ważniejsza jest liga, no bo w jakimś tam stopniu oczywiście ważniejsza jest liga, ale no to nie pomoże w tym, żeby jakkolwiek ci kibice wrócili albo po prostu w jakikolwiek sposób mieli, nie wiem, ciepłe zdanie o klubie. No i uważam, że naprawdę dużym błędem byłoby odpuszczenie. No i kurczę, i to jeszcze też trzeba dodać, i ja to dodam, że trener Pasulewicz odszedł i on był przez wielu, między innymi na przykład Strzela, uważany za głównego winowajcę, no ale teraz nie ma trenera Pasulewicza i nagle się okazuje, że jednak z zawodnikami też jest coś nie tak. No to się powoli może okazać, natomiast co do tego pytania, no to ja myślę, że może być tak, że puchar odpuścimy, że skupimy się na lidze jeszcze przed rozegraniem meczu pucharowego i jakieś roszady w składzie będą, ale nie na takiej zasadzie, choćbym bardzo chciał, że wejdzie Łyszczarz, Tabiś, Rumin na przykład, tylko będziemy kombinować właśnie z Kupcem, z Anonem, kogo my tam jeszcze mamy z tych paralityków na ławce, no nie pamiętam, w każdym razie gdzieś może faktycznie znowu tam Śpiączka będzie albo na pozycji jakiejś innej ktoś wystąpi, natomiast no nie sądzę, żeby było tak, że tu młodzież wystawimy na przykład, ale taką młodzież ambitną. Też ciekawym jest, jak Pogoń Szczecin podejdzie do tego meczu, ale raczej podejdzie niestety w takim dość ligowym składzie, bo oni zostają na Śląsku i później jadą na jakiś mecz od razu gdzieś tam na jakieś zgrupowanie, więc i chyba trener ma zabrać tylko 19 zawodników, więc można się domyślać, że będą jakieś rotacje w tych dwóch spotkaniach, ale nie będzie to taki na przykład drugi garnitur typu, nie wiem, jakiś 23 wybór trenera. A Hołi zagra? Hołi nie, a i nie zagra niestety też Paweł Mandrysa, chciałby się pokazać w byłym klubie ojca. Nie wiadomo, czy Paweł Mandrys nie zagra, jest uprawniony do rozgrywek. No jest, no ale... Ale szczerze nie, naprawdę jak... Może jak go nie zgłosili do Pucharu. Jak mielibyśmy wyjść takim byle jakim składem na ten mecz, no to jest bez sensu. To nie po prostu zamkną go dla publiczności, serio, bo to jeśli naprawdę ci ludzie, przyjdą na 20:30 w środku tygodnia i zostanie zaserwowane coś byle jakiego, niekoniecznie, bo może być tak, że naprawdę będzie dużo zmian, ale zespół będzie walczyć, no to byłoby wtedy okej. Ale jeśli to będzie wyglądać tak jak dzisiaj, to nie wróży jakiś zabójczy frekwencji na tej matce. Ale pytanie, czy im się po prostu chce? Bo ja dzisiaj miałem wrażenie, że im się po prostu nie chce. Że mówię, totalnie mają już w dupie to. I kurczę, tak naprawdę ja mam wrażenie, że nasi zawodnicy są po prostu już zdemotywowani trochę tym, co się wydarzyło jeszcze za trenera Pasulewicza. Ale ich odpowiedzialnością jest to, że oni powinni się jakby odkręcić z tego zdemotywowania. Nie, no zdecydowanie. Tylko pytanie, na ile oni są właśnie zdemotywowani, zniechęceni, a na ile, tak jak tam wcześniej wspominałeś w dzisiejszym podcaście, są tak zakręceni, nie wiem, jakimiś pomysłami taktycznymi, że już sami nie wiedzą, co no, grać. Ale słuchaj, Kosa, to niech oni się umawiają sami między sobą, że pierdolimy to, co mówi trener, tak jak było, kurczę. Nie, no, mówię, wiesz, to ale takie. Słuchaj, trochę inaczej, to nie chodzi o to, że tu robimy wszystko wbrew, ale tak jak w książce Szamo było, nie? Jak o Stefanie Majewskim tam Szamo pisał, że oni mieli gdzieś jego wytyczne i sami sobie ustalali, co grają. No tak, ale to zauważ, jak tam wtedy mieli szatnie, to mieli szatnie naprawdę panów piłkarzy. Oczywiście, że tak, no ale to niech tutaj weźmie, kurczę, są doświadczenia. Czy nie zawodnicy. To nawet bym wymagał to od takiego Kamińskiego, nie? Ale wiadomo, że od Kamińskiego nie ma co wymagać, bo nam już zawalił 4 awanse, teraz będzie 5 i w ogóle jeszcze nas spuści do drugiej ligi, nie? Chociaż akurat ma kontuzję. Ale mu życzę. Dobra, mamy 47 minutę. Błażej, czy były jakieś pytania? Bo mi padł laptop. A ja nie mam teraz jak sprawdzić. A, ty sprawdź tam na Twitterze, to jeszcze ewentualnie coś. Było jedno pytanie, kto bierze odpowiedzialność za sprowadzenie Kupca i Janona. No to chyba dyrektor sportowy i cały sztab. Nawet jeśli on nie był na przykład dyrektor sportowy do tego przekonany, no to na pewno on bierze odpowiedzialność, bo się pod tym podpisuje. No tak. Dwa pytania zaraz były.
No to właśnie to, co przywołałeś. O, czyli... Jaki pomysł na obronę ma trener? Dzisiaj czyli, jak, czyli jak Shell sprawdza, to nie pisali dzisiaj zablokowani, czy tam wyciszeni. Czyli no. Pytania od Darka Mutały dzisiaj to nie ma. No nie ma. Pozdrawiamy serdecznie Dariusza. Jakie tam było pytanie, jaki pomysł jest trenera Dziułki na obronę? No to właśnie powiedzieliśmy. To omawialiśmy to mniej więcej, no tak naprawdę sami nie wiemy. No. On sam znaczy, nie wie. I, nie no, pomysł jest praca nad defensywą. No tak. Jesteśmy, no, jesteśmy świadomi. A propos Motały, to ma nową fuchę, widzieliście? Widzieliście? No nie, ja mam go zablokowaną. Że co? Znaczy on ma... Dariusz Motała ma nową pracę. Tak. Ale ja zupełnie nie wiem, co on... No na... ja też nie wiem. Ale co? To powiedzcie, bo ja nie mogę. Nie wiem, no, że jakieś... Współpracuje z Grzegorzem Rasiakiem i z tym klubem Derby, co tam Rasiak grał. Ale nie wiemy, czy jako scout, no. Czy jako nie wiem, przedstawiciel. Tam pali, szątaczka może? No dobra, to chyba już kończymy. Za dzisiaj dziękuję panu. Szelu. Błażej.